jeszcze opuścić szkołę? Wcale. Serio? Może dwa razy? Masakra. Każdego dnia. No właśnie. Ja jestem złą influencerką? Bo namawiam was do wagaru? Rodzice, jak oglądacie teraz ten filmik, to szybko wyłączcie go. Wyłączone, wyłączone, wyłączone. Dobra. Oczywiście, szkoła jest bardzo ważna, ale przez opuszczenie jednego dnia to nic się nie stanie. Oj, stanie, stanie, niech tylko się dowiem. Nie dowiesz, nie dowiesz. Pierwszy sposób to udajesz, że jesteś chory. Kaszlesz, kichasz i nie masz apetytu. Co się stało? Źle się czujesz? Nie, no nie wiem, nie mogę. Źle się czuję i nie mam apetytu. To jak źle się czujesz, to zostańcie się w domu, nie idź do szkoły, nic się nie stanie. A jeśli to nie pomoże i dalej będziecie musieli iść do szkoły, to wystarczy, że dodacie element psychologiczny. I przekonuj rodziców, że naprawdę chcesz iść do szkoły. Mamo, ale ja chcę iść do szkoły. Chcę się zobaczyć z moimi koleżankami i będę miała zaległości. W żadnym wypadku, nigdzie nie idziesz. Choroba to choroba, zostajesz dzisiaj w domu. Dobra, to idę się położyć. Kolejny super pomysł to symulacja gorączki. Wystarczy zmoczyć ręcznik w gorącej wodzie, przyłożyć go do czoła, a później go zdjąć i zawołać rodziców. Mamo, tato, mam gorączkę. Źle się czujesz? Faktycznie, ty jakaś taka rozpalona jesteś. Dziecko, ty masz temperaturę, zostajesz dzisiaj w domu, nigdzie nie idziesz, dobrze? Jak trzeba będzie, zostaniesz nawet cały tydzień. Okej, mamusiu, to ja sobie pooglądam seriale na laptopie, okej? Okej. A teraz przyszła pora na fałszywe wymioty. Weź trochę płatków do buzi, zabierz sok, nalej do buzi, a później wypluj to na oczach swoich rodziców. Będą myśleli, że wymiotowałeś. Boże, dziecko, co się stało? Zwymiotowałaś, źle się czujesz? Faktycznie, coś się źle czuję. Chyba znowu... Nic się nie przejmuj, ja już parzę ci miętową herbatkę, a ty idź się połóż, dzisiaj do szkoły nie musisz iść, bo się źle czujesz. A co powiecie na przestawienie budzika w telefonie rodziców? Nie ma mowy, jutro nie wstajemy o 6:30, tylko o 7:30. A teraz szybciutko, muszę odnieść telefon do pokoju rodziców. Ale nie róbcie tego, jeżeli wasi rodzice wstają wcześniej niż wy. Bo mogą spóźnić się do pracy i wtedy będą mieli kłopoty. I przypuszczam, że wy też. Weronika, wstawaj! Mój budzik nie zadziałał! Godzinę temu powinnaś być w szkole! Szybko! Co? No to już nie ma sensu iść do szkoły, bo pierwsza lekcja była najważniejsza. To w takim razie idę spać. Faktycznie, ja też do pracy jestem o godzinę spóźniona. Dzisiaj L4. A znacie sposób na legalne zwolnienie z lekcji? A przy okazji jeszcze zarobicie. Wystarczy wydrukować kartkę A4 z napisem klasowe wyjście do kina i najważniejsze, cena biletu 10 zł. Bo to jest ten hajs, o którym mówiłam. A pod spodem macie napisać
W związku z wyjściem klasowym do kina proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojej córki w dniu podpis. Ale między pierwszym a drugim zdaniem zróbcie miejsce. A czemu? Zaraz wam pokażę. Chodźcie, chodźcie, pokażę wam, jak ja to robię. Tato, tato, bo zapomniałam, jutro mamy klasowe wyjście do kina. O, to super. A co ja mam zrobić? Wystarczy, że podpiszesz i dasz mi 10 zł na bilet. Dobra, już podpisuję. Proszę bardzo. Co, głodna będziesz w kinie? Masz tu dwie dechy, kupisz sobie jeszcze coś. A teraz czas przejść do finału. I w ten oto sposób macie usprawiedliwienie i kaskę na shopping. Jeśli do szkoły nie dajecie z buta, a rodzic was odwozi, to ten sposób jest dla was. Zabieracie kluczyki tacie, tak jak ja to zrobiłam. Chowacie je, tylko pamiętajcie, gdzie je zostawiliście. A rano w tym całym zamieszaniu tato będzie szukał kluczyków tacie. Wera, jesteś gotowa? Ja tylko znajdę swoje kluczyki i jedziemy. Raz, dwa. Tak, już jestem gotowa. I teraz ostatni sposób, ale pamiętajcie, jego nie możecie zbyt często używać. I warunkiem jest, że wasi rodzice wychodzą od was wcześniej z domu. Wrzucacie swój klucz od domu do torebki mamy. I ona na drugi dzień zabiera go ze sobą w torebce do pracy. A kiedy mama jest już w pracy, to dzwonicie do niej i mówicie jej, że nie macie klucza od domu. To możecie wykorzystać 2-3 razy w roku. Mi się udało 2. Bo następnym razem mama zostawi klucz u sąsiada. Mamo, nie mogę znaleźć swojego klucza od mieszkania. To co, mam wyjść i zostawić drzwi otwarte? Matko, znowu? Nie no, zostań w domu, jak możesz zostawić dom otwarty? Przecież nikogo nie ma. Nie idź do szkoły. Aha, okej. Okay. Pa. Pa. Pa, bo jestem zajęta, nie mam jak rozmawiać. Pa. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał i że będzie potrzebny, ale pamiętajcie, ja was nie namawiam do bagarów.